Dzisiaj porównam koszt stropu monolitycznego z więźbą klasyczną i stropu drewnianego z wiązarami. Odpowiem na pytanie, dlaczego wybrałem strop monolityczny i tradycyjną więźbę i kiedy warto wybrać wiązary i czy wiązary są aż tak wspaniałe, jak każdy je opisuje. Najpierw jednak bardzo szybkie obejście domu. Wybierając projekt domu parterowego, aż samo się prosi, aby wybrać tańszą opcję wiązarów i stropu drewnianego. Ja też rozważałem na początku wybranie wiązarów i stropu drewnianego, ale po kalkulacji kosztów doszedłem do wniosku, że jednak jest to nieopłacalne. Uważam, że jeśli komuś zależy na solidnym stropie i więźbie, to powinien raczej kierować się w stronę stropów ciężkich i klasycznej więźby. To drugi powód, dla którego zrezygnowałem z wiązarów. Nadmieniam, że dostałem wycenę na wiązary od 6 różnych firm i przedstawię Wam najtańszą ofertę, jaką mi zaproponowano. Najdroższa oferta różniła się od tej najtańszej o około 8000 zł. Żeby nie być gołosłownym, przejdźmy do obliczeń. Powierzchnia dachu to 270 m2. Po lewej stronie mamy wyliczone wiązary. Mamy koszt 31 104 zł. Jest to koszt samego stropu i samej więźby, bez deskowania i pap. Po prawej stronie mamy wyliczenia na strop monolityczny i więźbę tradycyjną. Zaczynamy od stropu. Strop. Beton wyniósł mnie 7150 zł. Stal. Na cały dom wydałem 12,5 tysiąca zł. Przyjmijmy, że na strop zostanie zużyte 3/5 całości stali, czyli 7500 zł. Stemple. Na stemple wydałem 4000 zł. Udało mi się je wszystkie sprzedać za 3000 zł. Mamy jakąś stratę w wysokości powiedzmy około 1000 zł. Na deski wydałem 3600 zł. I powiedzmy, że gdybym nie deskował dachu, używane deski udałoby mi się sprzedać za jakieś 2000 zł. Czyli miałbym stratę jakieś 1600 zł. Plus jakaś tam drobnica plus 500 zł. I robocizna. Przyjąłem, że robocizna na strop wyniosła 9000 zł. Mamy podsumowanie stropu, czyli 26 750 zł. Przejdźmy do więźby. Tarcica, koszt wyniósł jej 5400 zł. 500 zł jakaś tam drobnica. I robocizna 4000 zł, czyli mamy kolejne podsumowanie. W sumie więźba wyniosła mi 9900 zł. Razem strop plus więźba mamy 36 650 zł. Mamy dalej cenę za metr kwadratowy. I tak, wiązary mamy 115 zł za metr kwadratowy. Zaś strop monolityczny i więźba klasyczna 135 zł za metr kwadratowy. Czas wykonania, myślę, że komu zależy na czasie, jest to informacja bardzo istotna. Wiązary to zaledwie 2-3 dni czas realizacji, natomiast po drugiej stronie 3-4, a nawet więcej tygodni, czyli sporo. Czy wiązary mają jakieś wady? Tak, ale o tym nikt głośno przecież nie mówi. Popatrzmy na ilość wolnej przestrzeni na poddaszu. W przypadku wiązarów jest to tylko 3 metry szerokości i zaledwie 2,20 metra wysokości. W przypadku tradycyjnej więźby i ciężkiego stropu mamy całą powierzchnię do wykorzystania. Wiadomo, skosy mają ograniczenia i nie dają możliwości wykorzystania pełnej powierzchni, dlatego przyjąłem, że odsunę się od murłaty o 2 metry z każdej strony, co daje nam jakieś 5-6 metra szerokości wolnej przestrzeni i 2,40 wysokości. I jest to wysokość już po ociepleniu podłogi, wylewce i ociepleniu poddasza, ponieważ całkowita wysokość wynosi 2,58, widać na rzucie. Żeby to bardziej zobrazować, przenieśmy się, że tak powiem, na razie ze studia na plac budowy. Tak jak widać po opisach na ścianie szczytowej,
150 cm z obu stron daje nam realny wymiar powierzchni na konstrukcji wiązarowej. Dołożyłem dwie deski, aby było to bardziej widoczne. W przypadku klasycznej więźby, tak jak mówiłem, po odjęciu 2 metrów z każdej strony od burłaty mamy do dyspozycji prawie dwukrotnie szerszą, 20 cm wyższą powierzchnię do dyspozycji. Kiedy warto zdecydować się na wiązary? Myślę, że w przypadku bardzo niskich dachów, gdzie nie ma szans, aby zorganizować sobie wolną przestrzeń strychu. Akurat w moim przypadku, myślę, wiązary mnie zdały egzaminu. Pozdrawiam.